Słyszałeś opowieść o Janie Korniku? Nie? Opowiada o tym, że czasem warto iść pod prąd, że warto czasem zaryzykować i postawić wszystko na jedną kartę, że nie zawsze nasze życie jest tym, o jakim marzyliśmy i że może warto wtedy postawić się wszystkim i zacząć wszystko od nowa. Witajcie kochani, kolejne Energy Boost Środa. Wita Was Marzena Śmigielska. Jedną z belek w sklepieniu starej, solidnej stodoły opanowała kolonia korników. Całe życie drążyły, drążyły i jeszcze tylko drążyły korytarze w belce. Jeśli nie drążyły, spały i nic więcej. Kiedyś ich przodkowie niszczyli w ten sposób belkę i dziadkowie, i pradziadkowie. Jan Kornik był młodym i żwawym kornikiem. Kiedyś w zadumie powiedział: co jest na końcu naszej belki? Może istnieje jakiś świat? Inne korniki odpowiedziały mu śmiechem: zupełnie oszalałeś. Najstarszy kornik dodał drwiąco: jeśli jesteś taki pewny, idź i zobacz ten inny świat. Droga do niego jest bardzo prosta. Wystarczy toczyć drewno zawsze w kierunku południowym. Droga wolna, nikt cię nie zatrzymuje. Jan Kornik gorliwie pracował i wyobrażał sobie ten inny, cudowny świat. Był przekonany, że belka nie mogła być całym ich światem. Tato i mama zaniepokojeni dogonili go. Dziecko, błagała go rozpłakana mama, coś ci się w głowie przewróciło. Bądź sobą, drąż drewno razem z nami. Spokojnie, tak jak nauczyli cię twoi rodzice. Drąż jak twoi bracia, którzy cię przecież kochają. Jan Kornik bardzo kochał rodzinę, ale zdecydowanie nadal toczył drewno w kierunku południowym. Toczył i toczył, ale belki są grube, zaś korniki malutkie. Czas płynął, a Jan Kornik ciągle miał przed sobą grubą warstwę drewna. Tysiące razy nachodziła go pokusa, aby się powstrzymać, aby wrócić i postępować jak wszystkie inne korniki na tym świecie. Pewnej nocy, skulony w tunelu, który właśnie drążył, prawie bez sił, zrezygnowany, podjął decyzję. Dość tego. Poza belką nie istnieje żaden inny świat. Wszystko jest drewnem. I koniec. Jutro wracam. Ledwie tak pomyślał i właśnie w tej chwili usłyszał delikatny, dobrze znany mu szmer. Omalże nie podskoczył z radości. Był to hałas wywołany przez kornika, który drążył drewno z całych sił. Po chwili Jan Kornik zobaczył go. Zasapany, spocony, ale uśmiechał się całym pyszczkiem. Uff, wreszcie dotarłem do ciebie, wyrzucił z siebie zziajany i przedstawił się. Nazywam się Piotr Kornik i chcę pójść z tobą. I ja też mam dość tej belki. Jestem pewien, że poza nią istnieje jakiś inny świat. Miło mi. Jan Kornik poczuł, że jego serce znowu popełnia chęć życia. Jutro będziemy toczyć korytarz badawczy w innym kierunku. Czuję, że już niedaleko do celu. Faktycznie. Brakowało jeszcze tylko 10 centymetrów, ponieważ kierunek południowy nie był najlepszy, aby wydostać się z belki. Ale stary kornik nie wiedział o tym. We dwóch jednak wszystko było łatwiejsze. Wysiłek był podzielony na pół i odwaga podwojona. I tak któregoś słonecznego, wrześniowego poranka Jan Kornik i Piotr Kornik wyszli z belki. Po raz pierwszy w życiu zobaczyli błękitne niebo i blask słońca. Hurra! Krzyknęli jednocześnie i padli sobie w ramiona. Ileż to straciły inne korniki, które uwierzyły, że belka jest całym ich światem. Nowy świat powitał ich zachwycającymi dźwiękami unoszącymi się w przejrzystym powietrzu. To anielskie chóry, stwierdził Jan Kornik. Rzeczywiście, mruknęła przechodząca obok mrówka z ciężkim ziarnem pszenicy na grzbiecie. To świerszcze przyprawiają mnie o ból głowy. Ale dla dwóch korników skrzeczenie świerszczów było najpiękniejszą muzyką, jaką kiedykolwiek słyszeli. Mierzi cię to, gdzie jesteś? To, co robisz? Masz wszystkiego dosyć?
Porzuć to i zacznij wszystko od nowa. Bądź uparty i konsekwentny jak Jan Kornik. Bądź sobą. Za Twoimi drzwiami jest inny świat. Nie wiem, czy lepszy, ale na pewno inny. Jeśli jesteś odważny, sprawdź, co znajduje się po drugiej stronie Twojej belki. Inny świat obok nas istnieje. Naprawdę. Za dzisiaj serdecznie Ci dziękuję i zapraszam na kolejną Energy Boost środę. Już za tydzień będzie to mój 100. odcinek. Chciałabym, aby był on wyjątkowy, dlatego proszę, przygotuj dla mnie jakieś pytania, bo chciałabym, aby ten odcinek odbył się podczas live'a. A za dziś serdecznie Ci dziękuję i zapraszam na 100. odcinek Energy Boost środy.